27 maja wspominamy świętego Atanazego Bazeketa, męczennika. Atanazy urodził się w 1866 roku w hrabstwie Bulemezi na terenie Ugandy. Był synem ważnego urzędnika na dworze króla Mwangi. Zanim jeszcze trafił na dwór królewski w wieku 15 lat, gdy odwiedził swoją starszą siostrę, zachorował na ospę. Wtedy jego przyjaciel, który był katechumenem, widząc, że jest ciężko chory, zaczął głosić mu dobrą nowinę. Atanazy z zainteresowaniem słuchał Ewangelii, jednak wtedy nie przyjął jeszcze chrztu świętego. Gdy wyzdrowiał, bardzo gorliwie zaczął poznawać religię katolicką, a gdy rozpoczął pracę na dworze króla Mwangi, jego nauczycielami byli świeccy chrześcijanie, Józef Mukasa i Karol Lwanga, którzy też pracowali na dworze króla. 15 listopada 1885 roku, dzień po męczeńskiej śmierci Józefa, Atanazy wraz z kilkoma innymi paziami został ochrzczony przez misjonarza księdza Symeona Lurdela. Na dworze króla Mwangi Atanazy był odpowiedzialny za szaty i ozdoby króla. Później powierzono mu funkcję skarbnika, co było dowodem wyjątkowego zaufania króla do niego. Kiedy 25 maja 1886 roku król wpadł w furię i zaczął prześladować chrześcijan wśród swoich paziów, Atanazy z kilkoma z nich ukrył się. W końcu znaleziono ich, aresztowano i skazano na śmierć przez spalenie żywcem. Dwa dni później wysłano Atanazego do więzienia w Namugongo, gdzie było rytualne miejsce wykonywania wyroków śmierci. Atanazy prosił strażników, by nie prowadzili go tak daleko, tylko zabili od razu. Dopiero po usilnych prośbach został zabity włóczniami. Miał 20 lat, gdy w obronie wiary oddał życie. Atanazy został beatyfikowany 6 czerwca 1920 roku w grupie 22 męczenników z Ugandy, a kanonizowany 18 października 1964 roku. Jest patronem kupców i biznesmenów. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Atanazemu, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.